W tym nagraniu nadal będziemy zajmować się stechiometrią. Przeanalizujmy taką reakcję chemiczną. Metaliczny sód reaguje z chlorem. Chlor, podobnie jak wodór czy też brom, jest gazem, więc zapiszę go w formie cząsteczkowej. Sód należy do litowców i będzie szybko reagował z niemetalem, jakim jest chlor, w wyniku czego powstanie chlorek sodu, czyli sól kuchenny. Ciało stałe, bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie. Dodatkowo załóżmy, iż w tej reakcji zużyto 14,5 grama sodu. W takim razie, ile gram chloru potrzeba, aby przereagował cały sód, który mamy? Reakcja przebiega ze 100% wydajnością, czyli nie mamy żadnych strat w trakcie przebiegu tej reakcji. Zatem, ile gram chlorku sodu powstanie w jej wyniku? Najpierw zapiszmy sobie dane. Masa sodu równa się 14,5 gram. Teraz przejdźmy do szukanych. Szukamy masy chloru, czyli zapiszę tutaj MCl2 równa się znak zapytania, i szukamy masy chlorku sodu, czyli MnaCl równe jest znak zapytania. Teraz, zanim zaczniemy rozwiązywać to zadanie, zanim zaczniemy wyliczać, ile mamy gram drugiego z substratów, chloru, i ile gram produktu, chlorku sodu, powstanie nam w wyniku tej reakcji chemicznej, to musimy być pewni, że zapisane równanie reakcji chemicznej jest zbilansowane, czyli że zgadzają się współczynniki stechiometrycznie po stronie substratów z tymi po stronie produktów. Z lewej strony równania mamy 2 mole atomów chloru, a z prawej strony mamy tylko 1 mol atomów chloru. Więc po stronie produktów przed chlorkiem sodu stawiamy 2. A teraz tutaj mamy 2 mol atomów sodu, a tu tylko jeden. Więc przed sodem, po stronie substratów, stawiamy 2. I nasze równanie powinno być zbilansowane. 2 mole atomów sodu tu i 2 mole atomów sodu tu. 2 mole chloru tu i tu. Wszystko się zgadza. Kolejnym krokiem do rozwiązania tego typu zadania jest wyliczenie, z iloma molami atomów sodu mamy do czynienia. Jeśli wiemy, że do naczynia reakcyjnego zostało wrzucone 14,5 grama sodu, to odczytujemy z układu okresowego pierwiastków, że masa atomowa sodu w przybliżeniu wynosi 23 unity. Zatem masa molowa sodu wynosi 23 gram na mol. Skoro w jednym molu atomów sodu znajduje się 23 gramy sodu, to w x molach sodu będzie 14,5 grama sodu. Możemy bez problemu wyliczyć, że x równe jest 14,5 grama sodu razy 1 mol sodu dzielone przez 23 gramy sodu. Gramy sodu skracamy i po rozwiązaniu tak prostej proporcji wiemy, że do reakcji użyto w przybliżeniu do pierwszego miejsca po przecinku 0,6 mola atomów sodu. Kiedy wiemy już, ile mamy moli atomów sodu, to możemy skorzystać ze stechiometrii reakcji. Z równania reakcji wynika, że na każde 2 mole atomów sodu przypada 1 mol cząsteczek chloru. Chlor to zielono-żółty gaz o charakterystycznym drażniącym zapachu. W większych dawkach chlor może spowodować śmierć. I właśnie dlatego był wykorzystywany jako środek bojowy, na przykład w trakcie I wojny światowej. Jednak w niewielkich stężeniach jest stosowany jako środek bielący i bakteriobójczy, na przykład do odkażania wody w basenach. Ale wracając do zadania, skoro na każde 2 mole atomów sodu przypada 1 mol cząsteczek chloru i powstaje 2 mole cząsteczek chlorku sodu, to w naszej reakcji z 0,6 molami atomów sodu będzie reagowało o połowę mniej cząsteczek chloru, czyli 0,3 mole cząsteczek chloru i powstanie 0,6 mola cząsteczek chlorku sodu. Gdy wiemy, ile moli chloru potrzebujemy, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy szybciutko wyliczyli, ile gram tego chloru musimy wziąć do reakcji. Ponownie z układu okresowego pierwiastków odczytujemy masę atomową chloru. Chlor jest niemetalem leżącym w 17 grupie układu okresowego pierwiastków. Jest on fluorowcem. Odczytujemy sobie, że masa atomowa chloru wynosi 35,5 unita. Zatem masa molowa chloru wynosi 35,5 gram na mol. A skoro w jednej cząsteczce chloru mamy dwa atomy chloru,
to masa molowa chloru cząsteczkowego wynosi 35,5 razy 2, co daje nam 71 gram na mol. Wiemy, że potrzebujemy do zajścia naszej reakcji wziąć 0,3 mole cząsteczkowego chloru. W 1 molu chloru mamy 71 gram gazu chloru cząsteczkowego. Zatem w 0,3 molach będzie tego gazu jakiś Y gram. Y równy jest 0,3 mole chloru cząsteczkowego razy 71 gram chloru cząsteczkowego dzielone przez 1 mol chloru cząsteczkowego, co w sumie daje nam 21,3 gram chloru cząsteczkowego. Obliczyliśmy, ile gram chloru musimy wziąć do reakcji. Otóż potrzebujemy do zajścia reakcji wziąć 21,3 gram chloru cząsteczkowego. Teraz zastanówmy się, jak będzie brzmiała odpowiedź na drugie pytanie. I obliczmy, ile produktu, ile chlorku sodu powstanie w tej reakcji. Na to pytanie możemy znaleźć odpowiedź w dwojaki sposób. Po pierwsze, możemy wykonać obliczenia podobne jak dla oszacowania masy chloru. W wyniku naszej reakcji powstaje 0,6 mola chlorku sodu. Aby obliczyć masę molową chlorku sodu, wystarczy sumować masy molowe poszczególnych jego komponentów, czyli masę molową sodu i masę molową chloru. Zatem masa molowa chlorku sodu wynosi 23 plus 35,5, czyli 58,5 gram na mol. Tutaj jednostkę zapisałam w nawiasie kwadratowym, ponieważ w trakcie obliczeń nie podawałam żadnych jednostek. Gdybym zapisała tak, MnaCl równe jest 23 gram na mol plus 35,5 gram na mol równa się 58,5, to teraz jednostki nie piszę już w nawiasie kwadratowym i mam po prostu gram na mol. Więc skoro 58,5 gram chlorku sodu znajduje się w 1 molu chlorku sodu, to Z gram będzie znajdować się w 0,6 mol chlorku sodu. Z równe jest 58,5 razy 0,6 dzielone przez 1, co daje nam 35,1 gram chlorku sodu. W pełni rozwiązaliśmy zadanie. Poprawna odpowiedź na postawione pytania, na tak zwane szukane, brzmi: do zajścia reakcji potrzebne jest 21,3 chloru cząsteczkowego, a w wyniku reakcji powstanie 35,1 gram chlorku sodu. Teraz pokażę Ci drugą drogę, za pomocą której możemy dojść do tego, jaką masę chlorku sodu otrzymamy po reakcji. Skoro nasza reakcja przebiega ze 100% wydajnością, nasze naczynie reakcyjne jest szczelnie zamknięte, nic z niego nie wypada i nic do niego nie wpada w trakcie przebiegu reakcji, to w myśl zasady nic w przyrodzie nie ginie, możemy śmiało powiedzieć, że masa powstałego produktu jest równa masie zużytych do reakcji substratów. W trakcie reakcji chemicznej reagowało 14,5 g sodu z chlorem cząsteczkowym o masie 21,3 g, co w sumie daje nam 35,8 g substratów. Więc po reakcji, po całkowitym 100% przereagowaniu substratów, powstanie również 35,8 g produktu chlorku sodu. Rozbieżność między wynikami spowodowana jest zaokrągleniami, jakie poczyniliśmy w trakcie wykonywania poszczególnych obliczeń. Taką zależność, co bierzemy do reakcji, jest równe temu, co w reakcji powstaje, nazywamy prawem zachowania masy. Prawo to sformułowali niezależnie od siebie Rosjanin Michał Łomonosow i Francuz Antoni Lavoisier. Zgodnie z tym prawem możemy stwierdzić, że łączna masa wszystkich substancji przed reakcją, tzw. substratów, jest równa łącznej masie wszystkich substancji powstałych w reakcji, tzw. produktów. Albo też inaczej mówiąc, całkowita masa substancji uczestniczących w reakcji chemicznej pozostaje niezmienna. Skoro wspomniałam już nazwiska dwóch tak wybitnych chemików, to aż nie wypada, abym pokrótce nie opowiedziała Ci, czym się oni zajmowali. Michał, z tego co wiem, możemy również powiedzieć Michajło Wasyliewicz Łomonosow, był rosyjskim uczonym i poetą. Pochodził z biednej rybackiej rodziny. Sam nauczył się pisać i czytać.
a także samodzielnie zadbał o to, aby zdobyć wykształcenie, poczynając już od szkoły podstawowej, którą ukończył w Moskwie, poprzez gimnazjum w Petersburgu, aż po studia ukończone w Niemczech. Łomonosow uchodził za prekursora chemii fizycznej i twórcę Uniwersytetu Moskiewskiego. Natomiast Antoni Laurent de Lavoisier był francuskim chemikiem i fizykiem. Swoje życie skończył w dość niemiłych okolicznościach. Został stracony na gilotynie z wyroku Trybunału Rewolucyjnego Republiki Francuskiej. To właśnie dzięki niemu zostały pogłębione tajniki zapłonu i spalania. Co więcej, uczony ten stworzył nomenklaturę chemiczną, która po części jest używana po dziś dzień. Na przykład to właśnie on wymyślił nazwę kwasu siarkowego. Dzisiaj tylko dodajemy, czy jest to kwas siarkowy 6 czy 4. Lavoisier sformułował również wiele chemicznych definicji, w tym definicję pierwiastka. Dobrze. Myślę, że na dziś wystarczy.